Enso Film i Audioteka zapraszają na słuchowisko pod tytułem Medium. W roli Stanisława Reja Dariusz Starczewski. Scenariusz i reżyseria Szymon Jakubowski. Medium. Definicja ze słownika języka polskiego wydanego przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1. Osoba podatna na hipnozę. 2. Osoba zdolna do odczuwania zjawisk telepatycznych i do jasnowidztwa. 3. W spirytyzmie. Osoba obcująca z duchami podczas seansów spirytystycznych. 4. To, za pośrednictwem czego są przekazywane lub wyrażane jakieś treści. 5. Ośrodek, środowisko, w którym zachodzi jakieś zjawisko. Nazywam się Stanisław Rej. Jestem... w zasadzie nie wiem, jak się przedstawić. Może zacznę tak. Mam pewien dar, cokolwiek to znaczy. Nie prosiłem się o niego, po prostu tak mam. Mój ojciec go miał i podobno dziadek też. Ludzie zgłaszają się do mnie z przeróżnymi sprawami. Głównie wtedy, kiedy nikt inny już im pomóc nie może. A ja staram się jak mogę wykorzystać to, co dostałem od losu. Jednak nie zawsze się udaje. Nie panuję nad tym. Raz, kiedy go potrzebuję, jest i trwa. Innym razem, gdy jest potrzebny, znika. To raczej on panuje nade mną. Jak to wyjaśnić inaczej? Nie wiem. Już nie próbuję. Po prostu staram się żyć z dnia na dzień i zrobić coś pożytecznego dla innych. Mówią, że jestem medium, szamanem, oszustem, złodziejem. Słyszałem już wszystko. Jeśli mogę pomóc, niech mówią, co chcą. Widziałem i przeżyłem już sporo w swoim życiu. A to są moje dzienniki. Wszystkie historie, które tu opisałem, są prawdziwe i zdarzyły się naprawdę. Czy to się komuś podoba, czy nie? Jedno wiem na pewno po latach praktyki. Świat to wcale nie jest takie oczywiste miejsce do życia. Słucham. Dzień dobry, Jolanta Dadej. Byliśmy umówieni. Nie wiem, czy pan pamięta. Tak. Oczywiście. Dzień dobry. Zapraszam. 3. piętro i w lewo. Proszę wejść. Zapraszam do środka. Proszę tak nie stać w korytarzu. Napije się pani czegoś? Kawy, jeśli to nie problem. Już robię. Proszę usiąść. Jaką kawę pani pije? Białą, bez cukru. Woda już się gotuje. Mogę rozstawić sprzęt? Nie będzie to pani przeszkadzało? A to konieczne? To tylko dyktafon. Jakieś notatki. To część mojego procesu. Słowa umykają, a każde może się później przydać. No tak, oczywiście. Niech pan robi swoje. Test, test, test. Wszystko działa. Proszę usiąść. Zaraz będzie kawa. To co teraz? No to teraz zaczynamy. Na początek trochę faktów, żeby poukładać sobie to, co pani chce powiedzieć. Sprawa 18/14, Kraków, Stare Podgórze. Proszę zaczynać. A co mam zrobić? Na początek proszę się przedstawić. Nazywam się Jolanta Dadej, mam 42 lata, pracuję w banku. Coś jeszcze? Co tylko pani chce. To może zacznę od początku. Tak będzie najlepiej. Mieszkamy na osiedlu Dywizjonu 303 w Krakowie, rzecz jasna. Mam męża, syna Tymka, lat 15. Nie wiem, co jeszcze. Nie mogę powiedzieć, że prowadzę jakieś wystawne życie. Mam to szczęście, że oboje z mężem pracujemy, stać nas na kredyt, szkołę dla syna, wakacje od czasu do czasu. Do tej pory w moim życiu nie wydarzyło się nic, co by odchodziło od tej normy. Pracuję w banku z ludźmi, więc niejedno widziałam. Dziękuję Bogu, że mam to, co mam. Jestem normalna, jeżeli można tak powiedzieć. I życie mam jednak poukładane. No tak. Ale jednak pani do mnie zadzwoniła. No tak. Proszę śmiało mówić. Mój mąż lunatykuje. Ja wiem, że to niby nic, ale dla nas od jakiegoś czasu to jest duży problem. On wstaje w nocy, chodzi po mieszkaniu, dzień po dniu dokładnie o tej samej porze. Sprawdziłam. Czy to nie jest dziwne? On jest agentem ubezpieczeniowym, obsługuje firmę leasingową, więc myślałam, że to jest po prostu przemęczenie męża. On ma sporo na głowie, musi się dużo z ludźmi użerać, sporo podróżuje, bada różne przypadki z wypadków samochodowych, nadużycia, wyłudzania ubezpieczenia. Proszę mówić dalej. Chodzi o to, że ja mam już dosyć. Ja już nie mogę tak żyć, po prostu się boję. Ale czego się pani boi? Co się dzieje w trakcie tych jego wędrówek? Nie, pan mnie źle zrozumiał. Ja się o niego boję. A, że sobie coś zrobi. Tak. Te jego spacery są bardzo regularne, jak mówiłam. Tamtego dnia było podobnie. Przed północą obudził mnie syn. Mamo. Mamo, obudź się. Co? Tymek, idź spać. Mam na rano do pracy. Mamo, taty nie ma. Co? No drzwi są otwarte na oścież. Obudziłem się, żeby pójść czegoś napić. I było strasznie zimno. No wyszedłem na korytarz. Patrzę, drzwi otwarte, a taty nigdzie nie ma. Idź spać. Idź do swojego pokoju. Mamo, co się dzieje? Gdzie jest tata? Na litość boską, Tymek, chodź raz, zrób to, o co cię proszę. Bez dyskusji, możesz? Dobra, po co te nerwy? Już idę. Proszę. Nie za mocne? Nie, dziękuję, w sam raz. Przepraszam. Proszę mówić dalej. Panie Stanisławie, ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, że do pana przyszłam. Ja już sama siebie nie poznaję. Ja nie wiem, co mam robić. Spokojnie. Nie pomogę pani, jeśli nie poznam wszystkich szczegółów. Rozumiem, że to nie jest dla pani łatwe, ale jeśli mam pomóc, potrzebuję więcej faktów. Jeśli pani nie chce, napijmy się kawy i już. Nie naciskam. Pani decyzja. Ja zrobię, co pani uzna za słuszne. Chcę pomóc, ale nie muszę. Tak, oczywiście. Tak. To wszystko jest po prostu jakoś tak, jak z jakiegoś filmu, kompletnie nierealne. Ja nie rozumiem, dlaczego przytrafiło się właśnie mnie. Dobrze, jak już mówiłam, obudził mnie Tymek, bo zauważył, że drzwi są otwarte. Wstałam, sprawdziłam wszystkie pokoje Karola, to znaczy mojego męża. Nigdzie nie było. Karol? Karol, jesteś? Mamo! Tymek, idź spać, mówiłam ci. Nie stój tam przy oknie. Ale mamo, chodź szybko, to jest chyba tata. Co? Jak tata? Na zewnątrz? No tam, na ulicy idzie. Jezus Maria, co on tam robi? Biegnę do niego, a ty tutaj zostań. Mamo, boję się. Przepraszam, możemy na chwilę zatrzymać? Czy pan ma nas za wariatów? Zapewniam panią, że nie. Zresztą nie jestem tu po to, żeby panią oceniać. Ja po prostu nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Proszę mówić dalej. No więc jak mówiłam, wyskoczyłam z mieszkania jak stałam, na piżamy narzuciłam szlafrok. Karola nigdzie nie było. Dopiero po chwili zauważyłam, że idzie w stronę przystanku tramwajowego. Był przytomny? Czy spał? Spał! Ale z otwartymi oczami, rozumie pan? Szedł i spał! Ale najgorsze w tym wszystkim było, że jak tramwaj zaczął podjeżdżać, to on po prostu wszedł na tory, prosto pod koła. Karol! Karol, stój, gdzie ty idziesz? Karol! Karol! Ja przepraszam, mój mąż, on idzie pod tramwaj, przepraszam. Karol! 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 Karol, uważaj! Karol, obudź się. Karol, nie jesteś bosko. Co jest do jasnej cholery? Chce się pan zabić? Proszę bardzo, ale nie pod moim tramwajem. Kurwa, chłota jedna. Karol, obudź się. Karol, nie jesteś boską. Jola? Już dobrze, chodź ze mną, chodź. Musimy zejść ze storów. Jolka? Ale co ty tu robisz? Gdzie ja jestem? Nic ci nie jest. Dobrze się czujesz? Co ja tu robię? Znowu chodziłeś we śnie. Ale co ja tu robię? Dlaczego ja jestem w piżamie? Dlaczego ty jesteś w piżamie? Nie wiem, ale nie martw się. Nie stójmy tak, chodź do domu, napijemy się herbaty, uspokoimy się jakoś. Rozmawiała z nim pani później? Pamiętał coś? Śnił coś konkretnego? Nie, nic nie pamięta. Przynajmniej tak mówi. Teraz jest w pracy, wyjechał. On nie chce żadnej pomocy. Uważa, że to przez pracę, że stres, podróże, że jest wiecznie zmęczony. A pani tak nie uważa? Nie, już nie. Karol śmieje się z tego, jest... Niech pan sobie wyobrazi, nawet dumny. Kolegom opowiada, że ma przygody w nocy, że jest jak jakiś superbohater. A ja sprawdziłam w internecie, lekarzy pytałam, to jest bardzo poważna choroba. Może się skończyć kalectwem albo śmiercią. Mało to lunatyków, którzy gdzieś w nocy wstali, poszli, przez okno wypadli albo pod samochód. Ja nie wiem, co robić, a on jest uparty jak osioł. To wszystko mnie przerasta, panie Stanisławie. Jakby to był stres, to przecież by odespał. Weekend w łóżku i po sprawie. A to wstawanie o tej samej porze. Codziennie. Przecież to nie może być normalne, prawda? Ach, wie pani. Kto to wie, co w tych czasach w ogóle znaczy normalne? Panie Stanisławie, pomoże mi pan? Mogę się temu przyjrzeć, pani Jolu. Czy pomogę? Nie wiem. Stanisław Rej, sprawa 18/14, dzień pierwszy. Wtorek, godzina 12:36. Lunatycy są wśród nas od zarania dziejów. Dookoła nich narosło mnóstwo mitów i sprzecznych faktów, o których kolejne pokolenia psychiatrów napisało już chyba wszystko. Zaczynając od historycznych konotacji i łączenia chodzenia we śnie z opowieściami o wampirach i ich nocnej aktywności, do współczesnych teorii spiskowych, jakoby to w trakcie lunatykowania osoba chora na takowy stan była skłonna mówić jedynie prawdę. Niegdyś lunatyzm uważany był za chorobę układu nerwowego. Dziś mówi się już o czynnikach genetycznych. Czyli... To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.